Witam szanowne grono graczy ponownie, Varian jak widzicie cały czas eksploatowany. Dzisiaj zagramy sobie na dwuręczniaka. Na dwuręczniaka, na szarże, na ogłuszenie na szarże, na zbicie obrażeń, zbicie więcej życia na szarże. I pomyślę jeszcze na 20 levelu co będzie, zobaczymy czy dojdziemy do 20 levelu, ponieważ Illidany w dzisiejszym wydaniu po buffie, po zmianie lekkiej są tacy no, że tak powiem, ciekawi. Mamy Karazima również, tak jak widzimy, więc standardowo Rexar się jeszcze pojawił. Po drugiej stronie nie mamy niestety tak zwanego Artlanisa pod tarczą, byśmy sobie coś porobili, chociaż ten podobno jest zbugowany, ten spell Shattered Throw, który niweluje dość fajnie tarczę. No ale trudno, zaczynamy imprezkę. Ja cały czas pracuję w międzyczasie, czekając na grę dla was. Robię różne filmy i tak dalej, montuję, więc dużo o tym Varianie się ostatnio pojawiło. Tak więc okej, włączymy dźwięk najpierw i wybieramy talent. Na samym początku, słuchajcie, pomimo tego, że to są questy do wyboru, gdzie będziemy mieli więcej obrażeń, spowolnienie i tak dalej, ja jednak sobie wezmę tutaj na Heroic Strike na parowanie. Ponieważ całkiem fajna sprawa, jak używamy parowania i cały czas wbijamy sobie ten Heroic Strike, cały czas dostajemy bonus do obrażeń. Więc ja na tym buildzie pójdę sobie na Overpower teraz. Czyli sobie reset heroika na użycie parowania, jeżeli nas trafi atakiem podstawowym, a przy walce nas trafia praktycznie zawsze. Więc tak to wygląda. Na drugim levelu i na czwartym, przepraszam, już weźmiemy szarże i redukcję cooldownów, więc to będzie fajne. To będzie bardzo fajne. Dobrze. Idziemy po... Nie, miałem iść po ich wizji, ale idziemy tam. Idziemy ich zaskakiwać tutaj. Gdzie? Tutaj możemy zablokować. Okej, okay, tam pojawił się Zeratul na dole, u góry jest Karazim. Weźcie tam linię, bo jest Xauk. No i zaczynamy zabawę. Ja powiem wam, że tym Varianem troszkę już pograłem i całkiem ciekawie się gra. Zdecydowanie. Na dwuręczniaka jeszcze w sumie nie walczyłem, więc to będzie pierwsze użycie. Widzę, że gdzieś tutaj może być nasz... Jak widzicie, on odskoczył, ja zaszarżowałem. Bardzo fajnie to wyszło. Bam, bam. No. Tak więc pomieszanie z poplątaniem, powiem wam, z tym Varianem. Zdecydowanie. Jak sobie się tak... O, zablokowałem kulę. O, jak się tak zastanawiam. O, z dwoma nie będziemy walczyć. Dawaj blok, dawać mi blok. No, nie dostałem tego bloku. Szkoda. Tak więc lipa. Jak patrzę, to można fajnie zbudować chyba postać na DPS z takimi różnymi warunkami, ze stunem, z blokowaniem, z leczeniem się. Całkiem fajna propozycja będzie. Tak więc to pokażę wam w kolejnym filmie, jak będę grał Dipsem. Ale ten Illidan strasznie blokuje body bloki dwóch DPS-ów na mnie, więc nie miałem szans wytrwać. Okej, ale teraz będzie łatwiej, bo będziemy mieli ogłuszenia. Tak więc szarża. Szarża na przykład, mamy ogłuszenie. To jest bardzo mocne. To jest jedno z mocniejszych chyba speli, bo teraz mam tutaj w teorii mam tu 10-6 sekund cooldownu. Jak trafimy. Dobra, zostawimy sobie tutaj, zrobimy jakiś damage. Okej, a jestem ciekawy, jak to działa na przykład na takie podstawowe w sumie. Dobra. Czyścimy linię. Fajnie jest ta szarża. Widzicie, mamy redukcję. Bardzo dużą redukcję. Jest jeden z lepszych czarów. Nawet na tanka można by było. O, ładnie tu zera tu się przykleił. Elegancko. Elegancko. Ta szarża jednak z tym stunem to jest to. To jest to. Bam, przybliżyć z tego zatrzymałem. O to chodziło. Bam. Jeśli to poczekamy na engage, tylko i wyłącznie na tarczę. Na blok. On się tak rozmywa tutaj, widzę. Okej, jak widzicie, od razu dostałem buffa. O, tego zatrzymam tylko pana.
No też przy wieżyczce sobie stanąłem jak głąb. No ale chyba zostałem przez niego też zatrzymany. Tutaj walka widzę, ale okej, to jest spoko. Słuchajcie, zobaczmy sobie, co wziął tamten drugi wariant. Nie, on wziął Shibwola i wziął tutaj Lion's Mouth. Innymi słowy, troszkę w ogóle inaczej idzie. Okej, teraz mamy, słuchajcie, teraz albo leczenie, albo Victory Rush. Ja spróbuję użyć w tym przypadku Victory Rush na większe takie leczenie. Jeżeli zginie stworek obok, to jest redukcja o 15 sekund aż. Więc to jest całkiem spoko. Zobaczmy sobie, jak to będzie teraz wyglądać. Spróbujemy coś tutaj podziałać, mogłem iść po kampy jakieś porobić to wszystko. Spowolnienie, uważaj. No, sobie użyj tam zdolności. Long live and prosper. Okej, 152 punkty zaabsorbowane, słuchajcie. Czyli całkiem fajna sprawa z tym parowaniem jest na Zibo. Ogólnie jak zdolność. No widzę, że też trutki nam paruje. Fajnie. Boom. Dobra, jedziemy. The choice is simple. Ale ja sobie gdzieś tutaj stanę, będę przechwytywał na Zibo. Bam, bam. O, widzicie parowanie? Okej, okay, nadchodzą. For Azeroth! Jak się zablokowałem. Okej, kolejne parowanie. Good kill. Tutaj sparowałem. Gościa. Tutaj przytrzymałem. Ładnie. No. To jest must have umiejętność. To jest i na tankach, i na depsach. To jest zbyt mocne, żeby sobie to tak odpuścić. Okej, ja idę po manę, życie. Niech oni tutaj puszują, będzie miło. Rzeczywiście to jest zbyt mocne, ale 110 level. O, uwaga, lecimy, Colossus Smash. Słuchajcie, zejdziemy z konia i zobaczcie, jak to wygląda. Wręcz jak. O yeah, czyli tak, doskakujemy do gościa. Jak widzicie, w takim obszarze. Zadajemy obrażenia. I jeszcze tak, mamy pasywnie. Zwiększamy atak bazowy o 75% i nasze życie jest zredukowane na 10%, więc jesteśmy bardziej wrażliwi na obrażenia. Ale mamy parowanie, które nam uruchamia od razu heroika. Tak to zmontowałem teraz. Był sobie karazin. I teraz patrzcie. Ach, piękna sprawa. No co, coś niesamowitego. Wow, dwóch gości rzucił z mietki z powierzchni ziemi. Dobra, nie będziemy go tutaj. Ale jedziemy. Idziemy, przyjmujemy. Nie ma. No, powiem wam, wow. Oczywiście mieli mało życia. Misza szarżuj. No, przejmuję. No nie, dobra. O ty skubańcu, i teraz od razu RK. Dobra, nie będę go chase'ował, bo tutaj nasi idą. Ładnie, nie macie. Uwaga, bardzo mały cooldown jest na... O, healer. No, źle, nie wymierzyłem, blok. Teraz będzie szarża na tego gościa, jak się tylko ruszy, bo przyjdzie kara, to od razu doskok. Nie widzę tego. Mega, idziemy na golema. Tak? Albo nie, puszujemy wszędzie dookoła. Dobra, i idę sam to zrobić. Idę na górę. Idę na górę, niszczyć. Łoms! 230, jak widzicie, obrażeń na tym poziomie. O, ładne to jest. Podoba mi się. Ja już tu robię tutaj prostą ścieżkę dla naszego ulubieńca. Wejście jeszcze mida, to będzie zajebiste. O, coś się tu dzieje. I gonie! Jeszcze erką go! Ach, zostaliśmy zamknięci. Banner of Arion Forge będzie leciał od razu. Illidana. Nie mamy many trochę. Ale co tam, że nie mamy many? Okej, okay, z blokadę. Skontrowałem jego szarże. Okej, okay, lecimy dalej.
No, niech się tylko pojawi, skoczy do niego, tak, że to pamięta. Piękna blokada. Coś dzieje się za sam. Josh! Kurczę, szkoda, bo właściwie dojdziemy do 20 levelu w tym przypadku. Ale powiem wam, że ogólnie ich dane są bardzo przegięte. Szarża. Doskok mam. A ogólnie na 20 levelu, jeżeli chodzi o tą sprawę, zostaliśmy stuntowani, nie wiem czy zauważyliście. Jeżeli chodzi o 20 level, to będziemy brali redukcję o 10 sekund tej R-ki, czyli R-ka będzie miała tylko 20 sekund. I w momencie skoku będzie... Wszyscy wokół celu będą wrażliwi na obrażenie, bo tak ona działa. Ona powoduje, że przez 3 sekundy cel jest wrażliwy na obrażenia. Dokładnie nie piszę, co to znaczy. Vulnerable, czyli możliwe, że... Nie wiem. Możliwe, że... Znaczy na pewno otrzymuje więcej obrażeń. Możliwe, że to jest to samo dokładnie, co w innych tego typu umiejętnościach. Trzeba się dopytać. Fajnie byłoby wiedzieć, ile dokładnie procent. To wszystko zadaje, tak więc fajne. Bardzo mi się podoba, 288 zaobserwowanych. Bardzo mi się podoba to parowanie w tym buildzie, bo to wzmacnia nam troszkę obrażenia. O, mega. Ja idę jeszcze tutaj po to. Ale może do 20 levelu dojdziemy, miejmy nadzieję. Chociaż core tam już prawie nie istnieje. Musimy to kończyć, ale chcę wam pokazać jak najwięcej na tym buildzie. I w ogóle idę bez problemu, na około 15 levelu robi... Mało mu życia zostaje, ale robi bossa. Ja nie mogę tam iść do nich jeszcze. Come on. Dobra. Era i idziemy dalej. Era na mobka. Za 16 sekund będzie znowu. Nie ma problemu. Słuchajcie, kolejna sprawa to jest szarża w tym buildzie przynajmniej, który ja tutaj rozgrywam. Jak mamy gościa z tarczami, to widzicie jak to wygląda, tracą masę tarcz. To bierzemy na tarczę. Jak jest Artanis, to zdecydowanie to bierzemy. Czy Tassadar nawet. Jeżeli nie, to ja Juggernaut. Innymi słowy, nasza szarża, która ma redukcję czasu ponowienia 6 sekund, no to teraz będzie jeszcze zabierać 6% życia. To dużo. Dużo. 6% życia, a na tanka to całkiem sporo, prawda? Idę tam do ciebie, będzie szarża i będzie RK. No, no nie trzeba było nic tu robić. No i Karasim dostał, jak wiecie, właśnie takie dodatkowe, dopnięte słuchka. No został też przebudowany. Tak więc możecie zobaczyć, jak widzicie tutaj jego miniony. Ach, miałem nazwę, teraz mi wyleciało z głowy dosłownie. Ale to nie ma znaczenia, wiecie o co chodzi na pewno. Pani Diablo zdecydowanie wiedzą o co chodzi. Chciałbym tam dobić do nich. Oh yeah! R-ka poszła. I bam, szarża na niego. Banner może być zniszczony, jak dobrze coś. Mega. Untouchable. Ja tu niższy port. Chcę dać nam trochę czasu jeszcze, ale do 20 nie dociągniemy, nie ma prawa już gości. No ale dobra, rozniszczę ten port. Oj, idę na Illidona, idę jeszcze. A, co daleko było. Tak to mniej więcej wygląda. Build Show Talents teraz nie mogę wam pokazać. Ale mniej więcej widzieliście, ja wam wrzucę jeszcze w opisie tego filmu. Ale... I mamy oczywiście, słuchajcie, MVP, ale tak naprawdę na serwerze testowym to wszyscy moi drodzy jesteśmy MVP! Epic! We are epic! Tak to wygląda. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Na razie, hej. Master of the Cures damage. Fajnie.